Witam Was serdecznie w moim poradniku dla kucharzy. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejną rzecz, która jest używana do tworzenia posiłków. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować rzadkiewkę. To jest właśnie rzodkiewka, inaczej się mówi, że rzodkiew. I generalnie co to jest rzodkiewka? No ona często jest używana w tworzeniu różnych posiłków. Czasami dodawana jest do kanapek w takiej formie, że plastrujemy ją takim nożem jakby na plastry i wtedy kładziemy tak na kanapki, to w miarę nawet nam ładnie wygląda. Powiem szczerze, że często jest taka rzadkiewka też używana do tego, że wycinamy tutaj różne wzory nożykiem, bo ona jest taka dosyć twarda, można powiedzieć. Najczęściej też jeszcze jest robaczywa, jeżeli jest sadzona na takiej glebie naturalnej, nie jest niczym pryskana. I co dalej? No, możemy tutaj właśnie wycinać różne wzorki, one się tak w miarę dobrze utrzymują właśnie. Tutaj nam wyrasta też taka rurka z góry, tutaj na dole zawsze jest korzeń, to wszystko jest już odkrojone i przygotowane, jakby jednocześnie umyte, przygotowane do tworzenia posiłku. I co? Warto zwrócić uwagę, że mniej więcej takiej wielkości rzodkiew powinniśmy zrywać. Jeżeli będzie ona większa, to będzie już prawdopodobnie, jeżeli będziemy ją naciskać, to będzie pusta w środku. Jeżeli jest tak lekko pusta w środku i tak nam ustępuje pod palcem, to znaczy to też o tym, że w środku mogą znajdować się robaki. Robaki mają to do siebie, że one chodzą, są nieprzyjemne, brzydko pachną i jedzą nam tą rzadkiew, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że taki robak, jest taka zasada każdego zdrowego organizmu żywego na świecie, że jeżeli on tą rzadkiew trochę tam sobie gdzieś chodzi w środku i trochę ją podjada na bokach, to on tam jednocześnie też załatwia się na te ścianki tej rzadkiewki. To jest bardzo nieprzyjemne. Ja zawsze sprawdzam, czy tam nie ma dokładnie robaka, przekroję aż na 4 części. Jeżeli nic nie znajduję, dopiero wtedy myję i jestem w stanie to ewentualnie spożyć. Pamiętajcie o tym, że rzodkiew to jest po prostu inna odmiana cebuli, tylko po prostu jej nie trzeba obierać. Niektórzy nawet to obierają, bo mówią, że jak rzadkiew się obierze, to po prostu jest wtedy słodsza, bardziej nadaje się do posiłku. No i tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wszelkie wątpliwości o rzadkiewce. Pewnie na początku, jak włączyliście ten filmik, to myśleliście, że niczego nie można się interesującego dowiedzieć o rzadkiewce. No a jednak, no każdy się może dowiedzieć. To przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jesteście i tak ambitni, że w ogóle chcieliście oglądać mój materiał, no bo nieraz ludzie właśnie unoszą się, można powiedzieć tak trochę i mówią, że oni już wszystko wiedzą, ale pamiętajcie to, że no dobrze, że trafiliście na mój materiał i chcieliście to oglądać, bo to dobrze o Was świadczy, że jesteście tak zwani edukacyjni i daleko zajdziecie w życiu, chcecie zdobywać nową wiedzę i świat stoi przed Wami otworem, tylko po prostu musicie dalej się uczyć, dalej dążyć i wierzę w to, że właśnie Wy, tylko Wy, którzy oglądacie właśnie moje filmiki, jesteście w stanie dojść w życiu daleko, tam po prostu gdzie chcecie, bo tylko Wasze jesteście ograniczeni w życiu tylko przez Wasze marzenia, a nie przez innych i przez samych siebie. Pozdrawiam Was serdecznie.